Okej, więc zajęłam się labem pierwszym, które dotyczyło fitowania drzewa do klasyfikacji. No i przede wszystkim to, od czego zaczniemy, no to załadujemy sobie biblioteki. Jest dostępna biblioteka Tree do drzew. No i biblioteka, która z tego, co zauważyłam, to jest skonstruowana do tej książki z jakimiś danymi i tego typu rzeczami. A co ciekawe, tej biblioteki na początku nie mogłam zainstalować, bo okazało się, że mam zbyt nieaktualną wersję Era 3.5 coś, a ona dopiero 3.6, także jakbyście mieli problem, że nie znajduję, no to okazuje się, że coś takiego może się zdarzyć. Tutaj do tego ćwiczenia dane, których będziemy używać, to dane CARSIT, które dotyczą sprzedaży samochodów. Tutaj już wcześniej wczytywałam te bazy, dlatego tutaj się pojawił warning, ale ogólnie to nic złego. I żeby zrobić klasyfikację, to taką zmienną, która jest ciągła, sales, ilość sprzedanych samochodów, zmieniam na klasyfikacyjną, czyli patrzę, czy dużo tych samochodów było sprzedanych, czy mało. Oznaczam to jako high. No i jeżeli było więcej niż 8 sprzedanych samochodów, no to high jest równe yes, jeżeli mniej, to no. Także teraz taki wektor utworzyłam. No i ogólnie, żeby te wszystkie dane spiąć razem, to ładuję CARSIT jako łącznie ta kolumna plus kolumny, które wcześniej były obecne właśnie w tej bazie. Także można spojrzeć, że no tutaj mam sales 9,5, no i wtedy nasza zmienna binarna jest równa yes. Żeby sfitować to drzewo do danych, które mamy, używamy składnik, która wcześniej była podobna z tego, co widziałam, do wcześniejszych metody LM, z tego, co pamiętam, czyli po prostu, żeby dopasować to drzewo, to bierzemy, tym razem piszemy po prostu tree i będziemy dopasowywać zmienną high na podstawie wszystkich zmiennych, oprócz zmiennej sales. To by było zbyt łatwe, ponieważ to high było zrobione na podstawie salesów, także to nie miałoby sensu. No i jako nasze dane bierzemy zbiór CARSIT. No i to dopasowanie bardzo szybko się robi, to jest tylko 400 obserwacji. Możemy podsumować sobie to drzewo. Także jest napisana formuła. No i można spojrzeć, jakie zmienne zostały użyte do konstrukcji tego drzewa. Czyli przede wszystkim pierwszą zmienną, najbardziej wartościową, to była miejsce, gdzie te samochody były przechowywane, o ile się nie mylę. Później cena, później zarobek osoby, która kupowała i tak dalej. Ostatecznie dostaliśmy 27 liści i tutaj taka miarka się pokazuje, która jest dopasowaniem do tego drzewa, która nie jest do końca żadną z tych, które pokazywał Mateusz wcześniej, tylko z książki jest, że ta akurat miarka, no to jest zdefiniowana w ten sposób, trochę podobnie jak ta miarka entropijna, ale nie, ta zmienna nie jest dzielona przez całkowitą liczbę pomiarów, z tego co się nie mylę. Taka jest różnica, jeszcze jest tu dwójka, która szczerze mówiąc nie wiem z jakiego powodu tu miałaby występować. I ta wartość jest dzielona przez liczbę obserwacji minus liczbę liści, którą dostajemy. Czyli to była
ta wartość otrzymywana ze zbioru tam właśnie, ze wzoru tam właśnie pokazanego i jest dzielona przez 400 minus 27, czyli 400 obserwacji, mam 27 liści. No, co też jest dość logiczne, bo no, im więcej mamy tych liści, tym lepsze dopasowanie ogólnie jest na datasecie, więc tutaj jakoś kompensujemy to, że mamy więcej liści, to dzielimy wtedy przez mniejszą wartość, więc ten błąd ogólnie się podwyższa. Jakbyśmy mieli 10 liści, no to byśmy dzielili przez większą wartość, więc ogólnie błąd mógł być mniejszy, jeżeli byśmy zostawili ten sam licznik. Dostajemy jeszcze informacje o błędzie klasyfikacji, czyli widać, że na podstawie tych danych 36 zostało źle zaklasyfikowanych na całe 400 obserwacji. No ale to było ćwiczenie na wszystkich danych, a teraz tak jak zwykle się robi, będziemy jednak dzielić na dane treningowe i testowe, ale wcześniej jeszcze zobaczmy, jak wygląda takie drzewo, można je splotować. Wartość tutaj, ta pretty zero, oznacza, że te wartości są podane w całości, zamiast tam jak były skróty te ABC, no to tutaj mamy w całości podane, że to jest bad i medium, jakbyśmy zmienili na 1, to by było tylko skrótowo to podane, więc mniej czytelnie. Tak, mamy B i M. To tekst to podałam dodatkowo, to jest wielkość czcionki, także to nie jest zupełnie konieczne. To dlatego zmniejszałam trochę te czcionkę, bo i tak się nakładają na siebie te warunki, także żeby było jednak trochę bardziej czytelne. I tak jak wcześniej w tym summary było pokazane, no to najpierw najważniejszą tą wartością, według której splitowaliśmy, było shelf location. Jak po prostu zobaczymy, wpiszemy do era to, co nam wyszło, co się stało. Ciekawe. Bardzo dziwne. Wcześniej działało. Może bez tego komentarza? Ha. To jest bardzo dziwne. Dlaczego to nie działa? Może jeszcze raz puszczę to wszystko. Tak się wcześniej nie działo. Nie za dobrze. Cały chunk do tej pory i ten. Nie działa. No później będę musiała to sprawdzić w takim razie. Dobra, powiedz tylko jeszcze raz, co tam miało się wydarzyć, jakby. Bo tutaj pokazane miały być szczegóły tego. Też tego drzewa? Tego drzewa. Tak, tak. Dobra. Więc, no nie wiem, bo jak otwieram to po prostu, to wszystko wydaje się w porządku. Także to dziwne, szczególnie, że wcześniej się pokazywało. Mogę pokazać, jak to w PDF-ie wygląda. Także po prostu po wczytaniu tego pokazują nam się kolejne splity i informacje na ich temat. Także na początku widzimy, że w samym korzeniu drzewa mamy 400 obserwacji, większość jest no i nam się pokazuje właśnie ułamek, jaki stanowi no, a ułamek, jaki stanowi yes i jaki jest błąd takiej tylko klasyfikacji, że wszystko byśmy przypisali no. No i później, jak mamy kolejne rozgałęzienie, to w nim 315 do tych klas bad i medium należy, błąd jest mniejszy, tak jak powinien był, no i nadal większość to no. No i ułamki, czyli z tych 315 taki ułamek to jest no, a taki ułamek jest, czyli całe to nasze drzewo jest tak podsumowane. Możemy zobaczyć na poszczególnych poziomach, jaki jest błąd i ile obserwacji wpada do tego rozgałęzienia.
i czy te, i jak bardzo czysty jest ten właśnie node, bo jednak widać, że no tu na początku to było mniej więcej no 60 do 40, także bardzo mało czyste, a no tu już dalej jak idziemy trzy rozgałęzienia dalej, to mamy to znacznie lepiej rozdzielone. No dobrze, to zostawmy to. I teraz to z tego, co się orientuję, powinno gwarantować, że dostanę te same dane później, co były w tej książce, co nie do końca się udało. To było interesujące. Nie wiem, czy u was też się tak zdarzyło kiedyś. Nie oglądałam wszystkich prezentacji, także nie wiem. Ja się nigdy tym nie przejmuję, szczerze powiedziawszy, żeby ustawiać tego SIDA, więc... A, okej, okay. Więc i tak nie. No ale właśnie się zdziwiłam, bo ustawiałam, a tu inne dane. No zobaczymy. W każdym razie tutaj splitujemy nasze dane na train i test sety. Także połowę z tego bierzemy do traina, losujemy. Wtedy do testu bierzemy minus train, czyli te akurat, które nie mają tych indeksów, do tego, żeby później jeszcze zobaczyć, to bierzemy high test, żeby porównać z prawdziwymi wartościami, jakie są w tym zbiorze. No i ćwiczymy teraz na samym tym subsecie trainowym, czyli tak jak wcześniej, high przewidujemy na podstawie wszystkich danych, tak jak ta kropka pokazuje, oprócz salesów. Wyćwiczone i teraz patrzymy, jakie predykcje wychodzą na zbiorze testowym. Tutaj jest podany typ błędu, bo ten błąd można było liczyć na wiele sposobów, tak jak Mateusz pokazywał. Także tutaj jest ten pierwszy, ten najłatwiejszy, który był 1 minus max z tego ułamka zaklasyfikowanych, dobrze zaklasyfikowanych klas. Więc tak jak Mateusz mówił i zresztą to ten właśnie błąd jest stosowany później do obcinania gałęzi. Także ten będziemy tu stosować, bo dalej właśnie też będzie obcinanie gałęzi. No i spójrzmy. Predykcje i w tabelce zobaczymy, jak te predykcje mają się do prawdziwych wartości. No niesamowite. Jak to możliwe, że tak wyszło? Wszystko wyszło dobrze. Wszystko się dobrze zaklasyfikowało. Właśnie. Prawie zbyt dobrze. To jest zbyt dobrze, dlatego może albo zrobię w ogóle... może inny seed. Wcześniej mi wychodziło 104 i 50 i miałam jednak jakieś błędy. Także coś ten seed mi nie do końca działa, no ale wylosujmy jeszcze raz. Może bez tego w ogóle. Chociaż nie, jak już ustawiłam, to powinnam. Coś mi nie za dobrze ten R dzisiaj działa. Te wartości co prawda się zmieniają, ale dlaczego jest 100%? Jak widać, moja pierwsza prezentacja tutaj jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o przewidywanie, ale nie na tyle dydaktycznie. No, domyślam się, że pewnie gdzieś jest jakiś głupi błąd, którego nie widzimy. No właśnie, ale pozwólcie mi tak na szybko jeszcze. Może zrestartuję era i coś to pomoże, bo to tak jakby zupełnie mi te dane wyciekły z jednego miejsca do drugiego. Nadal mamy tutaj. O, i teraz mi to zadziałało, więc może będzie później znowu lepiej.
to tak jak Wam opisywałam. A jeszcze a propos tego podsumowania, to gwiazdki oznaczają końcowe liście. Ale to już opisałam, także przejdźmy dalej. I teraz może tu i też będzie. O, i teraz to ma sens. I rzeczywiście wychodzi mi ta wartość co poprzednio. Także udało nam się zaklasyfikować 77% tych wartości dobrze ze zbioru testowego na podstawie naszego zbioru treningowego, więc nie tak źle w sumie, jak na jedno drzewo. W książce była to wartość 71, więc trochę gorzej. No, ale przechodzimy do cross-walidacji, żeby to drzewo móc trochę obciąć. Także znowu, tak jak było w książce, to ten sam seed dałam, który nie pomógł w otrzymaniu tych samych wartości, no ale już niech będzie tak samo. I żeby zrobić cross-walidację, to też chyba podobnie jak było wcześniej, po prostu funkcja jest CV z kropką i nazwa funkcji. No i opcja nasza to będzie obcinanie tych gałęzi na podstawie tego błędu misklasyfikacji, czyli tego najprostszego. Możemy zobaczyć, jakie wartości nam ta funkcja będzie zwracać, czyli będzie nam zwracać wielkość tego drzewa, będzie nam zwracać błąd, będzie zwracać, tutaj się to nazywa k, w książce było alfa, czyli ten parametr, który zmieniamy przed wielkością drzewa. No i metoda, jakiej używaliśmy, więc zobaczmy to wszystko. Czyli dla alfa tutaj jest oznaczone minus infinity, czyli właściwie to tak jest oznaczane właśnie dla tego drzewa, które mieliśmy wyćwiczone wcześniej. Tutaj to mieliśmy 21, a jak po poddaniu konkretnych kolejnych alfa, coraz większych, no to się tam to drzewo zmniejszało aż do momentu, kiedy właściwie nie było podziału dla 18 w tej alfie. No i możemy spojrzeć na błędy, czyli właściwie bez obcinania mieliśmy najmniejszy błąd, a drugi najmniejszy mamy dla wartości równej 8. No i zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Także sobie puszczę ten kawałek. Te funkcje podejrzewam, że już była używana, czyli będziemy mieli po prostu dwa wykresy przedstawione obok siebie. I będziemy plotować, na wykresie przedstawiać wielkość drzewa, błąd, jaki jest dany, no i typ tego wykresu to kropki i linie, punkty i linie. Że spójrzmy, że rzeczywiście ta wartość na wykresie tutaj w ogóle nie funkcjonuje, także tylko te inne zobaczymy. I patrzymy, jak to jest w zależności od błędu. Czyli najmniejszy błąd dostajemy dla k równego, to jest 2, czyli tak jak tutaj pokazywałam, no to jest to 75. A jaka wielkość drzewa będzie najlepsza, no to tutaj jest 8. Wtedy mamy ten właśnie zejście w dół. Mamy co prawda dla naszego. Co prawda tutaj było tak, że to drzewo z nieobcinanymi gałęziami mimo wszystko miało mniejszą wartość tego błędu, no ale tak się zdarzyło akurat dla tych zbiorów treningowego i testowego. Z tego, co patrzyłam, no to dla przykładu, który był podany w podręczniku w tej książce, To nie było takiej sytuacji, także to może się różnie zdarzać w zależności od tego, jakie te zbiory się wybrały. Akurat w tym przypadku taką mamy sytuację. Teraz, żeby
obciąć do konkretnego rozmiaru, używamy funkcji prune i podajemy typ błędu, czyli misclass i to, ile tych liści chcemy otrzymać. Jest to podane w ten sposób i jak splotujemy, jak drzewo wygląda, no to widać, że jest ono znacznie prostsze i tu już można rzeczywiście pokusić się o interpretację taką bardziej zrozumiałą dla człowieka, bo jednak tych opcji jest znacznie mniej. Znowu mamy ten parametr, który sprawia, że nam się całe słowa wyświetlają, a nie tylko skróty, tak żeby to było jak najbardziej czytelne. No i możemy zobaczyć, jak na test secie to drzewo z obcięciem się zachowuje. Także robimy predykcję na testowym secie i patrzymy, jak w tabeli nam się to przedstawia. I tak jak mi wyszło wcześniej, to otrzymujemy 75%. No i znowu w tym przypadku dla tego rozdziału wyszło nam trochę mniej, bo było 77 wcześniej, tu jest 75. I znowu dla tego zestawu treningowego, który był wzięty w książce, to z kolei było odwrotnie, bo tam z 71 wzrosło na 77. Także nie wiem, macie może jakiś komentarz, jak w takim razie sobie radzić w takich przypadkach, kiedy cross-walidacja nam jednak pokazuje. No, mogliśmy się tego spodziewać, tak? Bo tutaj już nam pokazało, że bez obcinania mieliśmy jednak mniejszy błąd niż z obciętą wartością. Nie wiem, czy to po prostu trzeba kilka razy taką cross-walidację na różnych seedach puścić, czy jak to wykonać do końca. No a jak wygląda, jakbyśmy chcieli obciąć drzewo do innej wartości, nie tej, która nam na wykresie się pokazała jako ta optymalna w tym mniejszym zakresie, no to na przykład możemy wziąć 15. Drzewo wygląda w ten sposób, czyli mamy całkiem sporo tych wyborów. No a jak robimy predykcję na zbiorze testowym i przedstawiamy to w tabeli, to okazuje się, że no mamy całkiem wysoko i ogólnie w tym wzorcowym przykładzie wychodziło jednak mniej niż w tym naszym najlepszym przybliżeniu. Więc jeśli macie może jakieś odpowiedzi na te moje wątpliwości, skąd się tak akurat dzieje w tym przypadku, że to obcinanie nie działa, jeżeli wybierzemy akurat taki test i train set, to chętnie posłucham, bo ja szczerze mówiąc jeszcze tego nie wiem. A jako taki drobny bonus, bo zrobiłam w międzyczasie jeszcze ćwiczenie dalsze z tych takich nie bez kodu erowego, to jak wyglądają do klasyfikacji ten Gini index, ten zwykły classification error i entropy. No to ja jestem przyzwyczajona do takiej biblioteki Tidyverse, nie wiem czy kiedykolwiek korzystaliście, ale ogólnie w tym ćwiczeniu chodziło o to, żeby pokazać, jak wyglądają dla dwóch klas te błędy różnie zdefiniowane. I w tym przypadku, żeby uprościć sprawę, to mamy tylko dwie klasy. I patrzymy w zależności od tego, jaki mamy ułamek jednej klasy, który może się zmieniać oczywiście od 0 do 1, to jak wyglądają te błędy. Więc sobie najpierw definiuję wektor, który jest po prostu wartościami od 0 do 1. Tworzę sobie data frame, który ma ułamek jednej klasy, no i drugiej klasy, ponieważ są tylko dwie, no to będzie po prostu jeden minus ten ułamek.
I dalej definiuje te właśnie trzy błędy, czyli po prostu classification error, Gini index i entropy. No w przypadku dwóch klas to jest proste, czyli tu mam po prostu jeden minus max z tych dwóch wartości, tak jak było zdefiniowane. W przypadku Gini index, no to mieliśmy bardziej skomplikowane sumy z wartości ułamek razy jeden minus ten ułamek, no i dla obu klas, więc to po prostu plus i dla drugiej klasy to samo. Dla entropii musiałam zrobić troszkę bardziej skomplikowane, bo ponieważ te wektory przebiegają od 0 do 1, a logarytm 0, no to tam idzie do minus nieskończoności, to mi się znajdowało jako not a number, więc musiałam zastosować if else i dać 0, zafiksować 0 na końcach, ale ogólnie no to definicja to było minus suma ułamek razy logarytm z tego ułamka i dla obu klas, czyli jednak dla jednej klasy, no i dla drugiej klasy i to zsumowane razem. Także jeszcze raz o, te trzy wykresy. No i po splotowaniu tego widać, że ten czerwony to jest classification error, niebieski Gini index, a zielony entropy, czyli widać, że wszystkie są symetryczne. No i jak mniej więcej ich profil wygląda. Nie wiem, w jaki sposób to się bezpośrednio wiąże właśnie z tym, do czego lepiej używać, no ale to pewnie też trochę kwestia doświadczenia i praktyki, żeby zobaczyć po prostu, który się lepiej zachowuje, ale ciekawie jest zobaczyć. No dobra, to wszystko, co mi się udało zrobić. Także przekazuję głos Mateuszowi, który jeszcze będzie mówił właśnie o metodach ulepszenia takiego pojedynczego drzewa. Dzięki.